opowiadałam, że w czasie procesu przebudzenia będziesz uwalniać wszystko to, co dotyczy Twoich przodków. I jest to proces, który trwa. W momencie, kiedy się zdecydujesz całkowicie odłączyć od Twojej linii rodowej, to jest też znak, że jesteś gotowy podziękować za wszystko, co dostałeś od swoich przodków, co Cię wspierało, bo na pewno dostałeś dużo jakby wspierających Cię programów czy jakichś przekonań, ale bardzo dużo też od swoich przodków przejąłeś rzeczy, które Cię ograniczają. Ale w momencie, kiedy Ty się stajesz istotą suwerenną, Ty tak naprawdę nie potrzebujesz ani tych rzeczy, które Cię wspierały, ani tych, które Cię obniżały, bo Ty od tej pory sama kreujesz, w co Ty chcesz wierzyć. Ty wybierasz swój system przekonań. Ty się stajesz, nawet w tym się stajesz całkowicie suwerenny. Ale to, do czego dążę? W momencie, kiedy Ty uwalniasz swoich przodków, to Ty ich uwalniasz również ze swojego ciała. Można powiedzieć, że to jest tak, jakbyś dziękował również za... Nawet Twoje DNA się zmienia. Nawet Twoje geny się zmieniają. Wszystko zaczyna się zmieniać. Natomiast w procesie przebudzenia, kiedy Ty wybierasz połączyć się ze swoją boskością, Ty zaczynasz integrować swoje prawdziwe ciało. Twoje prawdziwe ciało jest to tak zwane ciało świadomości. Ktoś to nazywa ciałem świetlistym. Adamus jeszcze to nazywa New Energy Body, czyli to jest ciało nowej energii. Jest to ciało świadomości, które jest zintegrowaniem Twojej jaźni, Twojego umysłu i Twojego ciała. I moi drodzy, Wy jeszcze nie poznaliście swojego prawdziwego ciała, ale w momencie, kiedy wybieracie przebudzenie, nawet Wasze ciało się zmieni. Wy przestaniecie być podobni do swojej rodziny. Wy się staniecie, naprawdę, to po prostu, Wy jeszcze nie wiecie, jak to tak naprawdę jest być tylko sobą. Także Wasze ciało w procesie przebudzenia przechodzi bardzo, ale to bardzo dużo zmian. Jest to mnóstwo zmian na poziomie energetycznym, którym Wy nawet możecie nie mieć pojęcia, co się z Wami dzieje. I co jest ważne, Wy na poziomie ludzkim w ogóle nie jesteście odpowiedzialni za integrację swojego ciała świetlistego. Wy na poziomie ludzkim nie musicie robić żadnych rytuałów, żeby przyjąć swoje ciało świetliste. Właśnie jest słowo kluczowe, to jest przyjąć i pozwolić. Tak jak proces przebudzenia i oświecenia jest procesem całkowicie naturalnym, którym nie steruje ludzka jaźń, a właśnie zależy od Twojej, tak ostatecznie to dom przychodzi do Ciebie, to nie Ty idziesz do domu jako człowiek, to nie Ty, ludzkie ja, idziesz i stajesz się swoją duszą, tylko Ty pozwalasz, żeby dusza po prostu połączyła się z Twoim ludzkim ja i wtedy po prostu Ty zaczynasz czuć, że Wy jesteście razem i że Wy zawsze byliście razem, tak? I tak samo jest z ciałem świetlistym. Ty jedynie pozwalasz, żeby ciało świetliste się zintegrowało z Twoim ciałem fizycznym. I w momencie, kiedy jesteś całkowicie zintegrowany ze swoim ciałem świetlistym, tak naprawdę nie ma, jesteś przebudzony i jesteś oświecony, nie ma dla Ciebie żadnych granic, nie ma... Wychodzisz też z iluzji czasu i przestrzeni, to znaczy, że będziesz mógł swoim ciałem świetlistym w dowolny sposób podróżować po wszystkich możliwych wszechświatach, jeśli tak wybierzesz. Będziesz mógł wracać tutaj na Ziemię, wchodzić i wychodzić ze swojego ciała fizycznego, jeśli tylko będziesz chciał, zawsze zachowując swoje pierwotne ciało świetliste, znaczy będąc w swoim ciele świetlistym. Także chcę Tobie uświadomić, że
Może dziwne rzeczy się dziać, mogą się bardzo dziwne rzeczy dziać z Twoim ciałem. Twoje ciało może chcieć bardzo dziwne rzeczy jeść. Idź całkowicie za tym, co woła Ciebie ciało. W ogóle diety nie są w ogóle wskazane. W momencie, kiedy zaczynasz się budzić, odpuść sobie wszelkie diety i wszelkie jakby zasady co do tego, co Ty niby powinieneś jeść, ponieważ Twoje ciało może mieć bardzo, bardzo specyficzne potrzeby. Zacznij ufać swojemu ciału, ponieważ to jest organizm, który wie doskonale, jak się regenerować, jak się samo uzdrawiać i jak wracać do równowagi i jak się odmładzać. To nasze przekonania i nasze i ten właśnie brak zaufania, który my mamy do naszego ciała, sprawił, że ciało choruje, że dużo wolniej się regeneruje, że się starzeje. To nasze przekonania to sprawiło, ale to jest zupełnie osobny temat. Teraz chciałabym opowiedzieć bardziej o tym, że mogą się zdarzać różne rzeczy związane z tym, co się może dziać z Twoim ciałem tak naprawdę podczas procesu przebudzenia. Łącznie z tym, że może się bardzo wahać waga, łącznie z tym, że możesz być bardzo senny, że możesz mieć ochotę po prostu leżeć całymi dniami i jesteś zupełnie bez siły. Mogą być takie skoki kwantowe właśnie w tej kalibracji tego ciała świetlistego, że możesz to postrzegać jako chorobę albo jakieś przeziębienie. Ja na przykład ostatnio miałam takie coś, nadal mam trochę kataru, po prostu miałam naprawdę przeskok ostatnio i moje ciało przez tydzień musiałam leżeć, wyglądało to jak przeziębienie, ale ja wiem, że to nie było przeziębienie. To po prostu była kolejna, można powiedzieć, takie wpasowywanie się właśnie tego mojego światła i łączenie się z moim ciałem fizycznym. Także moje ciało fizyczne musi też pozbyć się bardzo wielu toksyn i rzeczy, które w ogóle już są mi niepotrzebne, żeby też ciało świetliste mogło się zintegrować. Dlatego też oczyszczanie, dlatego katar, dlatego gorączka. Cóż tam jeszcze możemy sobie opowiedzieć dzisiaj o co się dzieje z naszym ciałem? Na poziomie naszego ciała znam osoby, które przechodzą bardzo intensywnie ten proces na poziomie ciała. Ja akurat jego tak mocno nie przechodzę, ale są osoby, które nawet mają takie, można powiedzieć, zaniki pamięci, mogą nawet nie wiedzieć, co się z nimi dzieje. Mogą tracić taki sens, taki w ogóle jakby w ogóle zapominali wszystko, jakby zapominali, kim są. Trochę tak jakby ich zupełnie resetowało. I to jest też naturalny proces przebudzenia. Taki rodzaj takiego resetowania. Bo tak jak Wam powiedziałam, proces przebudzenia jest to też wychodzenie ze wszystkiego, co Was ogranicza, więc one po prostu, jeśli się w nas kasują też te programy i przekonania, to my w ogóle tracimy jakby łączność z naszą taką tożsamością, którą budowaliśmy przez całe lata. Ty po prostu już nie jesteś tylko człowiekiem, tylko Ty zaczynasz czuć swoją jaźń. Ty jesteś jaźnią, a Twoja ludzka część to jest po prostu Twój bohater. Więc Ty już nie identyfikujesz tylko z tym bohaterem. Rozumiesz? I niektórzy mają takie doświadczenie, jakby już nie wiedzą, kim są. Bo tak naprawdę znika ich tożsamość, znika ich ego. Znika po prostu ich ta ludzka część tutaj. W ogóle rzeczy przestają mieć dla nich znaczenie, w ogóle nic już nie ma dla nich znaczenia. Ja też miałam taki moment, to jest taka pustka, że
nie masz ochoty, nic nie ma sensu tutaj na tym świecie i nie masz ochoty się niczym zajmować. Wszystko jest takie nudne. Ja miałam, nawet ostatnio miałam znowu taki etap, że mówię, to w ogóle nic nie ma sensu. Wtedy ja sobie po prostu łączę się z tym, co sprawia mi radość, żeby znowu wrócić do radości. No i wtedy znowu czuję, że wracam też i dobrze się czuję tutaj w tym ciele. Także tak bardzo, bardzo pokrótce o symptomach przebudzenia w ciele również Adamus i Tobiasz opowiadają gdzieś tam w channelingach. Może sobie gdzieś je znajdziecie. Ja też więcej na ten temat mówię w szkole mistrzów. No ale takie symptomy są jak najbardziej się dzieją. No.